Poniedziałek, 21 sierpnia, Anna Dołaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Zachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców w pobliżu przystanków, gdy wysiadają tam ludzie, wydaje się być oczywistością. Okazuje się, że nie jest. Ostatnio w Chorzowie, w tym samym miejscu, doszło do dwóch sytuacji, gdzie sekundy dzieliły od tragedii. Policja opublikowała film z monitoringu ku przestrodze. Widać na nim, jak nadjeżdżające auto omal nie uderza w człowieka. Łukasz Kądziołka. Wychodząc z tramwaju, pasażerowie powinni czuć się bezpiecznie. Niestety na jednej z ulic w Chorzowie nie mogą. Dzisiaj policja opublikowała nagrania niebezpiecznych sytuacji, do których doszło w ostatnim czasie na ulicy Armii Krajowej. Kierowca ma obowiązek zatrzymać się i pozwolić opuścić bezpiecznie pojazd. Pasażerowie mieli dużo szczęścia, nie odnieśli poważnych obrażeń. Za to kierowcy w jednej i drugiej sytuacji będą musieli za brak wyobraźni zapłacić 1300 zł. Policjanci ukarali ich też 10 punktami karnymi. W takich przypadkach niewiele mogą zrobić zarówno piesi, jak i motorniczy, ponieważ ich rola w pewnym momencie się kończy. Motorniczy jest w stanie zobaczyć, co się dzieje w zasięgu lustra, które oczywiście ograniczoną odległość jest w stanie pokazywać. I wtedy są sytuacje takie, gdzie motorniczy po prostu wstrzymuje otwarcie drzwi, widząc, że pojazd dojeżdża do przystanku czy do tramwaju z dużą prędkością. Potrącenia na przystankach tramwajowych nie są częste, a niebezpieczne sytuacje ogranicza w pewnym stopniu odpowiednia infrastruktura. Jak tutaj na ulicy 3 Maja jest tak zwany przystanek wiedeński. Kierujący widzi to podwyższenie, musi zwolnić i to daje ten czas na reakcję tej osoby pieszej, tego pasażera, tego tramwaju, który ten pojazd opuszcza. Nie wszędzie taki przystanek da się zrobić, dlatego kierowcy powinni pamiętać, że na drodze nie są sami. Byliśmy z nimi, gdy wyruszali, jesteśmy, gdy wrócili. Fundacja Wolne Miejsce kolejny raz była w Buczy, choć po raz pierwszy organizowali dla ukraińskich dzieci półkolonie. Wyruszył z nimi także Jasiek Mela, niepełnosprawny zdobywca biegunów. W Ukrainie spotkał się nie tylko z dziećmi, ale również żołnierzami, którzy podobnie jak on stracili kawałek siebie i są po amputacjach. Fatima Orlińska. Wrócili do Polski, mając w pamięci dziecięce uśmiechy, bo z takim celem wyjechali z Katowic do Buczy. Przez 5 dni organizowali dla dzieci pozostających w kraju objętym wojną półkolonie, by te choć na chwilę mogły zapomnieć o dramatach wojny i śmierci, które rozgrywają się tuż za ich plecami. Polskie półkolonie w Ukrainie Fundacja Wolne Miejsce zorganizowała po raz pierwszy i choć czas spędzony z tamtejszymi dziećmi obfitował w radość, to wiele z tych dzieci wciąż nosi w sobie traumy po stracie bliskich. Zrobiliśmy mnóstwo warsztatów, które im coś dały, coś zostawią im na przyszłość. Spalili na przykład swoje lęki na jednych z takich warsztatów i dużo dzieci wspominało te warsztaty, że to było dla nich ważne, że mogli napisać, czego oni się boją. Bardzo często wymieniali tam oczywiście Rosję i całą sytuację wojenną z tym związaną i mogli to spalić. I wychodzili uśmiechnięci z takich warsztatów. Oczywiście wiemy, że to jest tylko symboliczne, ale dla tych dzieci było to bardzo ważne. Wraz z wolontariuszami Fundacji Wolne Miejsce do Buczy pojechali psychologowie, którzy w odpowiedni sposób zaopiekowali się dziećmi. Pojechał również podróżnik i działacz społeczny Jan Jasiek Mela, którego świat poznał dzięki jego determinacji i pokonywaniu własnych słabości. I to właśnie jego obecność podczas polskich półkolonii cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieciaków. Jasiek przeżył tragedię w swoim życiu nie tylko tą, ale miał też spalony dom. I wtedy właśnie według jego relacji sąsiedzi zaprosili ich do siebie, gdzie mieszkali prawie rok czasu. Dopiero wtedy tak naprawdę ich poznali. Wcześniej to było dzień dobry, do widzenia. I myślę, że to jest taki dobry przykład naszych stosunków między Polską a Ukrainą. Dzisiaj, kiedyś te nasze relacje były różne, też było tylko na może dzień dobry, a dzisiaj okazało się, że pokazaliśmy się od tej dobrej strony. Jesteśmy tymi dobrymi sąsiadami, których przyjmujemy do siebie, tych, którzy potrzebują naszej pomocy, ale także jeździmy wtedy, kiedy potrzeba nas tam. Jak się okazało, wolontariusze Fundacji i Jan Mela byli potrzebni nie tylko dzieciom. Wracając z Buczy, wspólnie odwiedzili szpital, w którym przebywają dotknięci skutkami wojny żołnierze. Mężczyźni bardzo młodzi, jak i ci starsi, którym walka o wolność kraju odebrała nie tylko domy, ale ręce i nogi. Z żołnierzami po amputacjach kończyn Jan Mela dzielił się swoimi równie trudnymi doświadczeniami. Ja bardzo się staram gdzieś odnosić do swoich doświadczeń, nie tylko doświadczeń takich właśnie, że zobaczcie, tu bez ręki, nogi można włazić na szczyty, ale właśnie trochę wracać do tych trudnych momentów, próbować jakoś tak empatyzując z tymi osobami, właśnie przypomnieć sobie, jak ja się czułem wtedy, kiedy mi się świat zawalił, kiedy mi się wydawało, że to jest koniec absolutnie wszystkiego. I to, co wtedy najbardziej mi pomogło w tych momentach, to byli ludzie. To byli spotkani ludzie, to były przykłady osób często w
podobnej sytuacji, którzy nie dzielili się ze mną swoimi teoriami, ale doświadczeniem. Pokazywali, zobacz, jestem w podobnej sytuacji, byłem w podobnym miejscu życia jak ty teraz, to ja byłem kiedyś, ale przeszedłem przez to. Podobnie trudną drogę do przejścia mają przed sobą zarówno żołnierze, ale i dzieci, do których wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce będą wracać. Niewykluczone, że ponownie z Jaśkiem Melą, który chce angażować się w pomoc. Wczoraj spotkaliśmy się na katowickim rynku. 9 września kolejny integracyjny piknik z Fundacją TVS przed Spodkiem. Było kolorowo, ale przede wszystkim serdecznie. Spotkanie dla rodzin ukraińskich i polskich w samym sercu Katowic ma budować więzi. W tym trudnym czasie naszym sąsiadom w sposób szczególny potrzeba wytchnienia i choć trochę radości. O szczególnym wymiarze kultury, która nie zna granic, Fatima Orlińska. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Słowa polskiego hymnu wybrzmiały z ust 5-letniego Bogdana, który podobnie jak setki tysięcy innych dzieci przybył na Śląsk z pogrążonej w wojnie Ukrainy. To właśnie dla nich, tych najmłodszych, odbył się integracyjny piknik w Katowicach. W niedzielne popołudnie rynek w centrum miasta wypełnił się rodzinami z dziećmi, zarówno tymi zza naszej wschodniej granicy, jak i polskimi. Wszystko po to, by pod hasłem Kultura nie zna granic wspólnie bawić się i pomagać nawiązywać polsko-ukraińskie przyjaźnie, czego dzieci są najlepszym przykładem. Według mnie Katowice to jest najlepsze miasto w Polsce. Nie wiem czemu, ale go pokochałem i bardzo mi się dobrze tu mieszka. Tak. Mi to podoba szkołę i całe miasto. Dzień dobry, kocham was wszystkich. Hej, wszystkim hej. Sądząc po uśmiechach dzieci, piknikowi towarzyszyła przyjazna, rodzinna atmosfera. Dla uczestników przygotowano sporo atrakcji. Od występów polsko-ukraińskich wykonawców na scenie poprzez kulinarne pokazy z degustacjami, warsztaty i zabawy dla najmłodszych, po cenne porady i konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin i instytucji miejskich. Bo to właśnie Katowice są tym miastem, które przyjęło kilkadziesiąt tysięcy uchodźców wojennych. W Katowicach pracuje w tej chwili 33 tysiące osób pochodzenia ukraińskiego. Więc jeśli przyjmiemy prosty rachunek, że z reguły to są matki, czyli kobiety, jeśli każda kobieta z tych ma jedno dziecko, to już mamy 60 tysięcy osób. Właściwie od czerwca tego roku robimy cały cykl takich festynów integracyjnych polsko-ukraińskich, ale właściwie one są przeznaczone dla wszystkich rodzin, dzieci, bo to o to nam szczególnie chodzi. Jest to cykl finansowany przez UNICEF w ramach takiej integracji. I my się bardzo cieszymy, że jako miasto byliśmy w stanie sprostać wymaganiom UNICEF-u. Przy wsparciu UNICEF-u i miasta Katowice cykl pikników integracyjnych organizuje Fundacja TVS. Jej wolontariusze od pierwszych dni rosyjskiego ataku zaangażowali się w pomoc tym, którzy przekraczali polskie granice, szukając u nas bezpiecznego miejsca. Dziś ta potrzeba pomocy różni się od tych pierwotnych działań i to wzajemny szacunek oraz poczucie integracji są tym, o co wspólnie Polacy i obywatele Ukrainy chcą zabiegać. Ja kocham te momenty, kiedy możemy wręcz tak namacalnie wyczuć, że ludzie są razem. I to jest chyba najcenniejsze i najpiękniejsze w tych czasach, że my się możemy łączyć. I tutaj o to chodzi, żebyśmy się łączyli, nie dzielili, mimo tego, że jest różnie, mimo tego, że no, są różne opinie, to my jesteśmy w tym wszystkim razem. I myślę, że musimy o tym pamiętać. Ja jestem zachwycona tym, że te energie dwóch państw tutaj się cudownie łączą i właśnie to jest chyba clue i tutaj jest cel tego pikniku, żebyśmy się integrowali, żebyśmy byli w tym wszystkim razem. Dlatego takie wydarzenia również organizujemy razem. Przede wszystkim chciałabym podziękować, uprzejmie podziękować od Ciebie, od wszystkich Ukraińców, którzy dzisiaj tu są, od wszystkich Ukraińców, którzy dzisiaj tu nie ma, którzy dzisiaj w Polsce i na Ukrainie, że my mamy możliwość, będąc w obcym kraju, chociaż powiem, że Polska nie jest obcym krajem, to jest kraj mojego serca, to jest mi drugi kraj już teraz, że będąc tutaj, że my możemy się odnaleźć, że my możemy nawet osłuchać tę ukraińską piosenkę i mi aż lecą łzy, bo ja jestem jak w domu. Kolejny piknik integracyjny, tym razem pod hasłem Zabawa nie zna granic, odbędzie się już 9 września przy placu Sławika i Antalla przed Spodkiem.
Endometrioza jest chorobą przewlekłą. Dotyka kobiet w wieku rozrodczym, również nastolatek. Do tej pory naukowcom nie udało się do końca wyjaśnić mechanizmów jej powstawania. Jednak dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest już wykrycie choroby w jej wczesnym stadium. Centrum Leczenia Endometriozy GynCentrum to pierwszy ośrodek w Polsce oferujący pacjentkom nieinwazyjny test na endometriozę i jedyny zapewniający kompleksową opiekę po wykonaniu tego testu. Więcej na ten temat w materiale Karoliny Komaty. Bóle podbrzusza, obfite i bolesne miesiączki to tylko kilka objawów endometriozy, choroby, która dotyka wielu młodych kobiet. Szacuje się, że w Polsce na endometriozę cierpi około 2 milionów kobiet i dla wielu z nich najgorsze są problemy z niepłodnością. Wczesne wykrycie endometriozy daje nam czas na leczenie i powoduje to, że endometrioza nie pustoszy tak organizmu pacjentki. Z czym u niepłodnych pacjentek związana jest endometrioza? Z zmniejszeniem rezerwy jajnikowej, z zaburzeniami drożności oraz perystaltyki jajowodów i z zaburzeniami możliwości zagnieżdżenia zarodka w endometrium. Czyli błonie śluzowej, która powinna znajdować się w macicy, natomiast często przez chorobę jest w jajnikach, pęcherzu lub jelitach. Centrum Leczenia Endometriozy GynCentrum to pierwszy ośrodek w Polsce oferujący pacjentkom certyfikowany test. Badanie jest krótkie i polega tylko na pobraniu krwi, odwirowywaniu jej i pozyskiwaniu surowicy. Oznaczamy dwa markery biochemiczne, oznaczamy je ilościowo w teście opartym o technikę ELISA i wyniki ilościowe, które uzyskujemy, konfrontujemy z wynikami ankiet, które pacjentki muszą przed przystąpieniem do badania wypełnić. Wtedy uzyskując wyniki testu, wyniki ankiet, konfrontujemy je ze sobą za pomocą specjalnie skonstruowanego algorytmu i uzyskujemy wynik pozytywny lub negatywny, świadczący o tym, że pacjentka jest obciążona endometriozą lub nie. Jest to test, który faktycznie może być wykorzystywany we wczesnej diagnostyce endometriozy. Pacjentki przygotowujące się do badania powinny być na czczo. Na wyniki czekają około miesiąca. Dobór metody leczenia zależy jednak od wielu czynników, takich jak wiek pacjentki czy stopień zaawansowania endometriozy. Stosuje się zarówno farmakoterapię, jak i metody chirurgiczne. Kąpielisko leśne w Zabrzu ma już 90 lat i przez lata służy mieszkańcom nie tylko w czasie wakacji. W sezonie zimowym funkcjonuje tu popularny park Miliona Świateł. Potencjał tego miejsca dostrzegli studenci Akademii Śląskiej, którzy w ramach konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu przedstawili swoje projekty na jego rewitalizację. Dzisiaj na kąpielisku leśnym poznaliśmy zwycięzców. Karolina Komada. 90-letnie kąpielisko leśne to miejsce w Zabrzu kultowe, ale według wielu pora, żeby się zmieniło. 20-hektarowemu kompleksowi przyjrzeli się studenci Wydziału Architektury Akademii Śląskiej, a swoje pomysły zgłosili w konkursie na zagospodarowanie tego terenu. Ważne, żebyśmy oczywiście poprawiali infrastrukturę, bo ona dziś jest mocno nadwyrężona, ale myślę, żeby właśnie nie ingerować za bardzo w tą przestrzeń zieloną. Dlatego wygrał projekt, który umiejętnie pokazał właśnie, jak wejść z infrastrukturą w to wszystko, co tu w tej przestrzeni się dzieje. No tu mamy wszystko, drzewa, konie, wodę. No i oczywiście możliwość odpoczynku. Spośród 12 projektów komisja konkursowa wybrała 3 najlepsze, jednak autorzy zwycięskiej koncepcji, Michalina Gałuszka i Jakub Stojecki z Akademii Śląskiej, zmierzyli się z trudnościami. Zaskoczyła ich pagórkowatość terenu, która nie łączyła się z pierwotną koncepcją ułatwiającą dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego wymyśliliśmy taki pomysł takich wzgórków ziemnych, takich pagórków, które by pozwoliły nam dostosować wysokości tego drzewostanu, żeby go zachować, bo jest cenny. Natomiast takim kluczem naszego projektu jest amfiteatr, który miałby się znaleźć tam po lewej stronie przy jeziorze, który z jednej strony wykorzystuje skarpę jako widownię, natomiast z drugiej strony jest lokal gastronomiczny. Amfiteatr umożliwi organizowanie koncertów, spotkań czy też prelekcji na terenie ośrodka. I to właśnie dodanie do tej stuletniej przestrzeni nowej funkcji skłoniło komisję do nagrodzenia tego projektu. A odwaga młodych projektantów może zaowocować w przyszłości. Ta współpraca z miastami nam się zaczęła mocno rozwijać. To są miasta i śląskie, i zagłębiowskie, gdzie czasami zdarza się, że człowiek czy student, studentka, którzy wygrywają projekt, dostają propozycję
pozycję pracy w Wydziale Architektury bądź Budownictwa lub też inwestycji, żeby nadzorować swój własny projekt. Kolejnym etapem będzie wyłonienie zespołu projektowego oraz pozyskanie środków. Projekty konkursowe będą mogły posłużyć jako inspiracja. Taki był poniedziałek. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.